konferencji jest polityka prorodzinna i senioralność. Szanowni Państwo, jestem ojcem trójki dzieci. Jestem z tego powodu niezmiernie dumny. Jako młody człowiek wiem, z jakimi wyzwaniami, jakie wyzwania stają przed młodymi ludźmi chcącymi założyć rodzinę. To nie tylko wyzwania natury wychowawczej, ale także finansowej. Dlatego, a dzieci to nasza przyszłość, dlatego ze wszystkich sił i wykorzystując wszystkie możliwe instrumenty będę starał się wspierać wszystkie rodziny, rodziny z dziećmi oraz seniorów. Szanowni Państwo, w takim razie co oferujemy? W pierwszej kolejności rozbudowa żłobka miejskiego. Aktualnie tych miejsc żłobków jest po prostu zbyt mało. Dlatego młodzi ludzie albo muszą rezygnować z pracy, albo tej pracy po prostu nie mogą podjąć, bo nie mają z kim zostawić swoich pociech. Dlatego ten żłobek musi zostać rozbudowany. Ponadto zamierzam uruchomić system dopłat do niepublicznych żłobków i kontynuować go w zakresie przedszkoli. To sprawdziło się w wielu miastach, m.in. w Opolu, gdzie te dopłaty do żłobków zostały uruchomione i te placówki zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu. To nowe miejsca pracy i miejsca dla dzieci w żłobkach. Ponadto, dalej idąc śladem Opola, zamierzam wprowadzić czeską kartę rodziny i seniora. Ta karta będzie oferowała zniżki dla rodzin z dziećmi oraz seniorów na usługi świadczone przez miasto, m.in. basen oraz wszelkie inne wydarzenia, w których miasto jest organizatorem. Zamierzam zachęcić do wzięcia udziału w tym programie również czeskich przedsiębiorców. Jeśli chodzi o seniorów, jak dobrze wiemy, społeczeństwo się starzeje. Dlatego też seniorzy, nasi dziadkowie muszą zostać otoczeni opieką oraz trzeba podejmować działania mające na celu ich aktywizację. Dlatego też zamierzam na bazie budynku dawnego gimnazjum piastowskiego utworzyć Centrum Aktywizacji i Opieki nad Seniorami. To będzie ich miejsce. Ponadto, jeśli chodzi o seniorów, zamierzam utworzyć Radę Seniorów przy burmistrzu, która będzie reprezentowała interesy osób starszych i będzie dla mnie organem doradczym. Jak widzicie Państwo, tych propozycji mamy bardzo wiele. No i zapewne zapytacie, skąd wziąć na to środki. Po pierwsze, lepiej gospodarować pieniędzmi. I tutaj przywołam te przysłowiowe już stadiony. Zamiast budować za kilkadziesiąt milionów stadion, można zrealizować kilka lub kilkanaście mniejszych projektów objętych dofinansowaniem unijnym. I wtedy ten rozwój nie byłby skumulowany w jednym miejscu, ale co najmniej kilku. Ponadto. Brzeżanie nie potrzebują igrzysk. Brzeżanie potrzebują zaspokojania ich elementarnych potrzeb. Elementarnych potrzeb rodzin. Dlatego polityka prorodzinna to dla mnie priorytet. Jeśli znalazły się pieniądze na stadiony, muszą znaleźć się pieniądze na politykę prorodzinną. Bo inaczej z tych obiektów nie będzie po prostu miał kto korzystać. Jeśli chodzi o dalszą część, skąd brać na to środki, aktywnie pozyskiwać te środki z zewnątrz. I tutaj nowa perspektywa unijna nie będzie łatwa, ale na takie zadania jak Centrum Aktywizacji Seniorów będą pieniądze, już są w RPO pieniądze w ramach specjalnej strefy demograficznej i będzie można uzyskać na ten cel dofinansowanie i ten obiekt będzie mógł powstać. Jeśli chodzi o żłobki, od lat funkcjonuje rządowy program Maluch. I tutaj wiele gmin sięgało po te środki, ale znowu nie brzeg. Dlatego rozbudowę żłobka, którą chcę wdrożyć praktycznie zaraz po wyborach, zamierzam realizować właśnie w ramach tego programu. Brzeg musi być przyjazny rodzinie i seniorom. Polityka prorodzinna to dla mnie priorytet.